Hej, witajcie kochani, tu wasza Setra i przychodzę do was z Q&A. Tak, wiem, że dawno mnie nie było na kanale, ale cóż, tak to jest, jak się chodzi do pracy i ciężko z czasem, bo chcę się też trochę odpocząć, chcę coś się trochę porobić w domu. Poza tym miałam jeszcze przeprowadzkę z pokoju starego do nowego i trochę było też z tym, no, bałaganu. I no, brakło mi dni, a wielokrotnie mówiłam, a już mam czas, to mogę coś wstawić i mogę posiedzieć, pomontować, a tu nie! Niestety nie. Akurat teraz znalazłam czas i kurde, tak dawno nie nagrywałam, a tak mi szkoda tego, że nie nagrywałam, tak mi smutno było. Ale no cóż, dobra, może nie przedłużajmy dalej i przejdźmy do głównej części tego filmu, czyli Q&A. No to pierwsze pytanie. Czy nowy serial będzie kontynuacją poprzedniego? Tak, będzie, tylko już będzie w takich bardziej współczesnych czasach i no, nie wiem co dalej powiedzieć, no będzie kontynuacją. No bo nie miałoby to sensu, skoro moje postacie z poprzedniego serialu skończyły tak jak skończyły. Trzeba trochę to przedłużyć, bo no raczej każdego ciekawi, co teraz będzie robił Raymond. No i co się stanie z Izakiem. I chcemy poznać Ramzesa. Halo, co dopiero przyszedł i co jest? Co? Masakra? No raczej każdy chce wiedzieć, co wydarzy się jakby w ich życiu dalej. Szczególnie Raymonda, bo w końcu przeniosło go o 100 lat do przodu i przez kolejne lata jakby coś musiał robić, tak? I skoro będziemy w czasach współczesnych, no to minęło dosyć sporo lat i raczej każdy jest ciekawy tego, co się wydarzyło przez te lata i co aktualnie ma w planach Raymond, tak samo co jest z Ramzesem i Izakiem i z resztą postaci, bo w końcu no każdy ma jakąś swoją ulubioną i raczej każdy jest ciekawy tego, co będzie z nią dalej z nimi, tak? No i oprócz tych postaci, które będą były jakby, to będą też nowe, tak samo jak i ta pani. No i kolejne nowe mordy do poznania, więc no, będzie ciekawie. Drugie pytanie. Dlaczego nagrywasz akurat LPS? No nie wiem, od dziecka miałam parcie na figurki i jakby potem zaczęłam oglądać filmy z nimi na YouTubie i jakoś mnie to tak, nie wiem, pchnęło mnie tak do przodu, takie idź, nagrywaj, kurde, zobacz jak to jest, zobacz jak to wygląda, może ci się spodoba. W życiu trzeba próbować wszystkiego, byłam takiego zdania i jestem dalej, bo jeśli się nie spróbuje, to się nie pozna, nie będzie się wiedziało, kim chce być w przyszłości, tak? I no, i potem się tak w to wkręciłam na maksa, że jakoś zaczęłam pisać swoje scenariusze, jakieś historie. No i w ogóle relacje z widzami zaczęłam wiązać i tak potem to się tak we mnie wrodziło mocno i jakoś tak, nie wiem, pchnęło mnie dalej i jestem dumna z tego, że dalej tu jestem i cieszę się z tego, co robię i jakby no jest to dla mnie frajda i spełniam się przynajmniej w jakby moich takich małych marzonkach takich. A nuż może w przyszłości coś się wydarzy i nie wiem, może zostanę reżyserem. Byłoby fajnie, epicko. No, takie małe marzonka. Ciekawe, czy by się kiedyś spełniło. A może by... Nie, jeb to. Trzecie pytanie. Czym nagrywasz? Nagrywam kamerą Panasonic. Tutaj gdzieś wam dam zdjęcie, jak ona wygląda, bo jakby, no, tak. No. Nie, jakoś nie zależy mi na jak najlepszym sprzęcie. Nie mam pieniędzy na to
i albo bym nagrywała jakimś lepszym telefonem, albo właśnie taką kamerką. Jakby jestem zadowolona z jej funkcji, nie jest jakaś też zbytnio wymagająca i, no i nie jest ciężko ją obsługiwać i jak na razie jakby nie przeszkadza mi ona i jest wygodna. Mogę ją postawić dosłownie wszędzie i ustawić tak jak chcę i wiecie, nie mam problemu z nią, jakby jeszcze nie wkurzyła mnie na tyle, żebym chciała ją wymienić na coś lepszego, czy to na jakąś taką bardziej profesjonalną kamerę, czy też jakąś lustrzankę. Na razie spełnia swoje warunki na tyle, że jestem z nich zadowolona, nie potrzebuję na razie niczego bardziej wygórowanego. Choć przydałoby się lepsza jakość filmów, ale to już bardziej zależy od jakby bardziej mojego ustawienia, czy to światła i tak dalej, żeby było wiele ładniej i tak dalej. No, tak. I dostałam, no dobra, czwarte pytanie jest jakby połączone z drugim, innym takim pytaniem, bo były dosyć podobne i stwierdziłam, że je połączę, bo to w sumie jest związane ze sobą. I ile zajmuje ci nagrywanie jednego odcinka i ile zajmuje mi praca nad jednym odcinkiem? No to, no tak, zacznijmy najpierw od tego, że trzeba najpierw wyłożyć scenografię. Dajmy sobie na to, że scen jest powiedzmy no 6 albo nie wiem 8. Tak? I na przykład powiedzmy, każda jest gdzie indziej, no to co od sceny musisz wymieniać swoją scenografię, by móc dalej nagrywać, tak? A samo rozkładanie scenografii to jest taka jedna z dłuższych prac, oprócz samego, wiadomo, nagrywania. I no, samo ustawienie jej, potem jej sprzątnięcie, potem znowu ustawienie kolejnej, to zajmuje trochę czasu. I jakby, no, to już jest czasochłonne. Potem jeszcze właśnie nagrywanie samo i liczmy to w pomyłki przy wymawianiu albo przy zacięciach takich niechcianych albo no nie wiem, albo o, że rozładuje się kamera i będziesz musiała odczekać to, że właśnie się musi naładować, żeby móc dalej nagrywać i no i to tak w koło macieju, tak? Plus dodatkowo na przykład przygotowanie figurek, bo może akurat w tej scenie musi inaczej wyglądać, to już też jest czasochłonne. Aktualnie akurat nie miałam na razie z tym problemu, bo nie wszystkie figurki musiałam przebierać czy ubierać w jakieś fikuśne stroje czy cokolwiek, ale no jednak jest to też czasochłonne w miarę możliwości, bo trzeba przygotować sobie te rzeczy, w które trzeba je przebrać i tak dalej. No, a ewentualnie ktoś tutaj musi być ubabrany krwią, a tutaj musi być coś tam, a tutaj to, a tamta sram to i tak dalej, no i no, tego od chuja jest, no. I no, trzeba to liczyć, potem wszystkie przesłanie plików, a i jeszcze zrobienie miniaturki, nie zapominajcie nigdy o miniaturkach, jak nagrywacie. Nigdy. Ja już postąpiłam tak dwa razy i musiałam znowu rozkładać scenografię, żeby móc zrobić miniaturkę do odcinka. Tak, miniaturka też jest czasochłonna, bo trzeba potem wybrać odpowiednie zdjęcie. Albo żeby tak była fajnie pasująca. No i pomijając już sam fakt nagrywania i przygotowanie tych filmików, żeby móc je potem montować, trzeba je przesłać na kompa, potem je trzeba poprzebierać, potem trzeba wszystko powycinać w programie, potem trzeba ładnie dostosować wszystko, tutaj może jakieś dźwięki, tu trzeba pobierać, bo tego nie masz, a chcesz, żeby to było. No to jest tego też czasochłonne, w ogóle jest bardzo wycinanie. Ja jak miałam raz 2 godziny materiału, czy tam 3, bo tak dużo miałam nieudanych scen, a musiałam wszystko przejrzeć, to mi to zajmęło cały dzień, żeby przejrzeć całe klipy, bo a tutaj czegoś nie usłyszałam, a może to tutaj był jakiś błąd, no to muszę to wyciąć, a to, a to tam, to sram to. I no, to było ciężkie przeżycie i jakby no, to już samo czasochłonne, potem właśnie trzeba dostosować te klipy, trzeba właśnie dźwięki odpowiednio dopasować, tutaj trzeba zobaczyć, czy jest dostatecznie głośno,
czy też słyszalne, czy tam jakieś dźwięki z tyłu nie słychać, czy nie trzeba znowu czegoś dograć, bo jest źle nagrane, o nim nie słyszałaś, tak? Bo na kamerze czasem nie słychać, jaki jest jakiś szelest, którego nie słyszysz, a słyszysz no, potem na kompie w programie, że jakiś szelest, który jest niepożądany, a nie da się go jakoś tak ciszyć, bo akurat ty mówisz i jest ten szelest, albo jest jakiś hałas za tobą, bo nie wiem, rodzice tam, nie wiem, rozmawiają tak głośno, albo nie wiem, ktoś ci puka do drzwi i nagle i dupa, i nie masz tego nagrane, bo zapomniałeś, no i musisz od nowa. I tak w koło macie. I potem dodawanie muzyki, potem renderowanie. Renderowanie czasem zajmuje dłużej, czasem krócej, zależy od długości filmu. Potem to przesyłaj na YouTube'a i o Jezu, to zajmuje mi powiedzmy tak z... Jak jest krótki dosyć film, to z... odcinek, to zajmuje mi to taki dzień, dwa, zależnie jak mi się chce ruszyć dupę i nagrywać, bo no mówię, to jest czasochłonne, a czasem jak się ma power, to można nagrać jednego dnia, kurde, 3, 4, może nawet 10 odcinków, a czasem jeden odcinek można nagrywać na, kurde, rozłożenie na parę dni, tak? Jednak montaż sam i odcinek to może zająć mi tak od 1 do 2 dni, jeśli tak liczyć w ciągu, w zależności jak wymagający jest odcinek, bo wiadomo, na przykład takie Q&A, to ja to mogę zmontować w niecałą godzinę i jest gites, no. No, to zajmuje mi, no mówię, tak jest 1 do 2 dni, jeśli liczyć jeden odcinek i jest taki średnio wymagający, w zależności też jaki jest długi i tak dalej, no. No to od tego zależy wszystko, no. Tak. Tak rozgadałam się, ale no ja bym mogła o tym mówić, no bo tego jest naprawdę od zarąbania, no. Tego nie da się przewidzieć tak naprawdę, ile ty czasu potrafisz siedzieć i zajmować się właśnie jednym odcinkiem, bo czasem cały odcinek jest, nie wiem, powiedzmy praktycznie w jednym miejscu, a czasem się tylko przewinie jakieś inne. To wiecie, jak jest głównie w odcinku jedno miejsce, no to nie musisz tak naprawdę zmienić scenografii, tylko ewentualnie ubiór albo, nie wiem, figurki, które występują aktualnie, tak? A jak już musisz zmienić scenografię co scenę, to już jest takie męczące i no i no, trochę zajmuje jednak czasu, bo trzeba wszystko poznajdować i poustawiać w odpowiednim położeniu i potem, no, to musisz dobrze ustawić kamerę, światło i te inne takie pierdoły, no. Tak. Piąte pytanie. Na ile jesteś zadowolona ze swojego serialu? Biorąc pod uwagę, że połowa tego mojego serialu wyszła jak wyszła i aż mi ciężko jest oglądać pierwszą połowę, to... Nie wiem, jak na ile bym mogła ocenić, na takie 6, 7, może 6. Może nie będę aż taka wybujała, no bo nie jest aż tak zajebisty, jakby mógł być, bo w mojej głowie wyglądał wiele lepiej. Wydobyło, wszystko w głowie wygląda lepiej, ale myślę, że nie jest też jakiś najgorszy, da się go oglądać. Jednak, no, tak mi się wydaje, że dopiero od drugiej połowy da się go tak na luzie oglądać, że się wciągniesz, serio. Bo w pierwszej połowie to jest taki chaos, że aż się nie da, no, oglądać. No nie wiem, ja mam bynajmniej takie wrażenie. Nie wiem, czy wy też macie takie odczucia, ale ja miałam takie odczucia na początku, bo się ciężko przez niego przechodzi, przez pierwsze odcinki, potem już jest o wiele lepszy, nie? Taki od 7 już serio jest spoczko, a tak od takiego 12 chyba odcinka już jest serio fajnie, można go sobie obejrzeć na luzie i jest wszystko tak w miarę spójne i dopasowane w miarę, tak? Myślę, że z tym serialem nie będzie aż takiego problemu, bo będzie dosyć rozległy. Pytanie 6. Skąd czerpiesz inspirację do swojej twórczości? Jest tego dużo, no co to mu? Z życia, z sytuacji, z filmów, seriali, z książek, z gier, dużo tego. Kurwa. Tim Shay. No głównie, no, seriale, książki, życie, nie wiem, no samo życie, no, nie wiem, sytuacje różne, przeróżne, no nie wiem, no, filmy, książki, gry, muzyka, nawet wiersze. Kurde, no to jest takie aż upojne, no jak to czytasz, to masz taką sytuację, ja pierdolę, no to będzie zajebiste, no taką scenę w pierdolę, no to będzie, no nie wiem, no.
No to różnie, no nie wiem, no czasem mi się też przyśni coś, czasem, no nie wiem, nagle w głowie zaćmi się jakiś pomysł, po prostu, nie wiem, patrzę na coś i takie, ten kamień będzie zajebisty, on będzie stał tutaj i będzie grał główną rolę, będzie odpowiadał za grawitację. Tak, tak dokładnie. No wiem, to jest głupie. Ale no, czasem no, mam takie przebłyski, nie wiem, weny i nagle coś mi przyjdzie do głowy po prostu. Nie muszę nawet się czymś zainspirować, po prostu mi coś przyjdzie do głowy, nie? I tak dzing, a masz rolę, bo będziesz takim chujem, że... No to i na tyle z Q&A. I jeśli macie kolejne jakieś pytania co do mnie albo do serialu, to śmiało piszcie, ja śmiało mogę nagrać kolejny Q&A, albo po prostu wam odpowiem, nie wiem, jeśli będzie na Instagramie, to odpowiem wam po prostu w wiadomości. I tyle. No, jeśli, tak jak mówiłam, macie kolejne pytania, no to zadawajcie. Ja się z wami tutaj żegnam i do zobaczenia w filmie, takim fajnym filmie, którym wam mówiłam, bo będzie fajny. I tak, będzie fajny, bardzo fajny. Tak. Do zobaczenia, kochani, buziaki! Puaa!